Riperzy. Wszędzie riperzy. Ciemno się widzę. A zaraz jakby spokój. Zupełnie nie wiem, czy wydarzenia jakby sprzed chwili były snem, czy prawdą. You look a little worse for wear, my friend. You must be on quite the journey. I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. Gdyby mnie ktoś kiedyś spytał, w co wierzę, na pewno by nie powiedział, że w reinkarnację. A tutaj proszę. Ktoś z góry chce, abym sam wybrał, jak ma wyglądać moja brzydka facjata. Kto by pomyślał? A więc dziennik pokładowy numer 1. Mógłbym go nazwać Nowe Życie. Gdybym tylko pamiętał, na czym moje poprzednie się opierało. There. You look better already. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Don't look so surprised. These days they call me the Pirate Lord. But back when I discovered this place, I was just a bold explorer like you. I dreamt of finding uncharted waters filled with treasures and rife with danger, where every sunrise brought a new adventure. You've been brave to make it this far. Not many do. Now you've one last crossing to make. You'll want some trusty steel at your side, though. There's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore. Dość przerażające. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long-lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. For all that, you'll need the right equipment. You can start by taking this old shovel. I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. Coś, na co mi zwrócił uwagę piracki lord, to instynkt pirata, który posiada każdy z nas. Pozwolił mi on dostrzec coś, co się faktycznie znajdowało poza X-em na mapie. Odniosłem przedziwne wrażenie, że są to miejsca, gdzie wielcy odkrywcy, podróżnicy i piraci tacy jak my pozostawili coś po sobie. Później przekonałem się, że były to dzienniki ich przygód pełne wskazówek i ostrzeżeń dla innych piratów, podróżników i odkrywców. Póki co piracki lord przekazał mi swoje stare wyposażenie, jakobym miał w przyszłości dzięki niemu stać się legendą piractwa. A fine weapon. She'll serve you well out there. Po chwili odpoczynku zdecydowałem się na użycie otrzymanej przed chwilą wędki, aby złowić jakąś rybę. Możliwe, że niedługo taki posiłek mi się bardzo przyda. Możliwe, że niedługo opadnę z sił. Na mojej twarzy pojawił się niemały uśmiech, kiedy zauważyłem tą wielką sztukę. Nie ukrywam, że miałem niemały problem z wyłowieniem jej. Na pewno dobrze mi zrobi taki posiłek inny niż owoce. W trakcie łowienia ryby zauważyłem tą dziwną jaskinię za wodospadem.
Dziennik, który w niej znalazłem, wyraźnie mówi o tym, że ginąc na Sea of Thieves, nie opuszczamy tego świata na dobre. Przewoźnik na statku potępieńców pozwala nam wrócić na... właśnie na morze Sea of Thieves. Czym w takim razie jest ten świat? Czym bądź kim my tak naprawdę jesteśmy, skoro nie możemy umrzeć? Postanowiłem bardziej się rozejrzeć na tej wyspie. Spostrzegłem wrak ogromnego statku. Galeonu sroczej fortuny. Skąd znam tą nazwę? Nie mam pojęcia. Mój piracki instynkt jednak podpowiadał mi, że znajdę na tym statku dużo więcej dzienników. I moja odkrywcza ciekawość nie pozwoliła mi opuścić tej wyspy, póki nie odnajdę wszystkich. W chwili zwiedzania w drugiej części wraku Sroczej Fortuny przy kole sterowym znalazłem kolejny dziennik. Coś czułem, że informacje zawarte w tych dziennikach doprowadzą mnie do skarbu? Stwierdziłem, że widok z gniazda pozwoli mi dostrzec więcej. Tak. Kolejny dziennik. Tym razem konkretne informacje dotyczące klucza zgubionego podczas picia ze źródełka wody. Z gniazda dostrzegłem to źródełko i podjąłem próbę wskoczenia do niego prosto z masztu. Niestety jedna była niepowodzeniem, a druga spowodowała, że jestem nieco poobijany. Tak czy siak podjąłem próbę znalezienia tego klucza w tym oto źródle. Jestem przekonany, że musi gdzieś tutaj być. Tak, tak. Znalazłem go. Czyżby los się do mnie uśmiechnął? Wpadłem na kolejny głupi pomysł. Tym razem wystrzelenia się z armaty. Dzięki temu dotarłem na drugą część wyspy. Gdzie... na skarpie znalazłem kolejny dziennik. Schodząc ze skarpy skręciłem do jaskini, a tam... zobaczyłem dziwną dźwignię. Przeczytałem książkę znajdującą się tam, mówiącą o tym, jak warto czasem cieszyć się z rzeczy małych, takich jak
ciepły posiłek. Po czym ruszyłem dalej w głąb jaskini. Po otwarciu paru przedziwnych przejść. Trafiłem do groty, gdzie widoczna była jedynie łódka. Rozejrzałem się i zauważyłem po lewo wejście po drabinie, a tam kolejny dziennik. W nim przedstawione były rozmyślenia na temat różnego rodzaju statków, jakie pływają po morzach Sea of Thieves. Przed wyruszeniem w dalszą drogę stwierdziłem, że zjem wcześniej przygotowany ciepły posiłek, ponieważ czułem się nieco osłabiony. Ruszyłem w dalszą drogę łódką. Zatrzymałem się po drodze, ponieważ dojrzałem kolejny dziennik. Nie wiem już, który to. W nim to autor napisał o przeciwnych stworzeniach, jakie występują na tych morzach. Między innymi o Krakenie czy Megalodonie. Pierwsze słyszę, natomiast brzmi to co najmniej strasznie. Lub przerażająco. Mój instynkt podpowiadał mi, że jest jeszcze jedna książka. Gdzieś w tych okolicach. I tak, znalazłem ją. Myślę, że to właściwa pora, żebym spróbował odnaleźć ten skarb, o którym była mowa. Chociażby w tych książkach. Klucz miał być podobno od schowka statku Sroczej Fortuny. Chyba tak. Tak, znalazłem to. Niesamowite. I ostatnia książka. Mówiąca o tym, jak to autor chciał zadbać o to, by pirackie legendy miały własną siedzibę. Wygląda na to, że to jest miejsce, do którego mam dążyć podczas swojej przygody na Sea of Thieves. Już samo bogactwo, jakim mnie obdarowano, gdy zajrzałem do tego schowka, jest dla mnie czymś niezwykłym. Postanowiłem ruszyć dalej, nie zatrzymywać się. Well now,
I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Allow me to show you the path. Be ready to sail, but your ship still needs repairs. Go and tend to her wounds. Jestem ciekawy, jakie jeszcze przygody czekają mnie na morzach Sea of Thieves. Powiadam ci, jeżeli to czytasz, że na pewno będę kontynuował swój dziennik pokładowy. Dlatego, jeżeli znajdziesz kolejne jego stronnice, wiedz, że chciałbym, abyś się z nimi zapoznał. Mój drogi czytelniku, ciężkie jest życie pirata. Jednak przygody, jakich można doświadczyć, to rzecz bezcenna. Przemierzanie niezbadanych mórz na własnym okręcie, samemu bądź z niezastąpioną załogą, jest najwspanialszym uczuciem dla każdego poszukiwacza przygód. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy z tej serii. Ajaj.